Dobrze. Witajcie. Nieliczni, ale wierni. Mówię. Jeszcze raz Was witam. Cieszę się, że przyjechaliście. Cieszę się, że mogłem razem być. Chciałem, abyśmy rozpoczęli od Ewangelii Jana. Jest to 6 rozdział. Przeczytamy od 51 wersetu. W sumie do 65. Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, żyć będzie na wieki. A z chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Żydzi zaczęli więc sprzeczać się między sobą i mówić, jak on może nam dać spożyć swoje ciało? Jezus więc odpowiedział, wręcz zapewniam was, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto karmi się moim ciałem i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto karmi się moim ciałem i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję przez Ojca, tak też karmiący się mną, taki będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który stąpił z nieba, nie jak spożyli ojcowie i pomagi. Kto karmi się tym chlebem, żyć będzie na wieki. To powiedział w synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum. Po wysłuchaniu tego wielu spośród jego uczniów stwierdziło, twarda jest ta mowa, któż zdoła jej słuchać. Jezus zaś świadom sobie samym, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, czy to was zraża? Co więc, jeśli zobaczycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia, ciało jest w niczym nie pomaga. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku był świadom, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, który go wyda. I dodał, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane przez Ojca. Odtąd wielu spośród jego uczniów zawróciło i już z nim nie chodziło. No właśnie. Twarda mowa. Dla Żydów to, co Jezus powiedział, że nikt, kto nie spożyje jego ciała, że nikt, kto nie spożyje jego krwi, to była obrzydliwość. To było niewyobrażalne, ponieważ oni mieli takie wizję, no taką realistyczną, tak? Oni to przyjmowali dosłownie. Dla nich to było ciężkie do zrozumienia. Ciężko było zrozumieć, jak można jeść ciało drugiego człowieka. Jak można pić krew drugiego człowieka. Podobnie zresztą teraz, gdybyśmy podeszli do kogoś i powiedzieli, słuchaj, masz zjeść ciało Jezusa. Masz wypić Jego krew. Wtedy będziesz miał społeczność z Bogiem. Wtedy będziesz miał społeczność z Ojcem. To Bóg posłał Jezusa, aby On nakarmił innych ludzi. Nakarmił Ciebie, nakarmił mnie, nakarmił nasze rodziny. Wszystkich ludzi, którzy idą za Jezusem. To jest ten chleb wieczny. To nie jest ten chleb, którym karmili się ojcowie Izraela. To nie jest ta manna, która spadała z nieba, która była tylko jednodniowa. Bo na następny dzień, kiedy było jej w nadmiarze, zamieniała się w robactwo. Jezus jest chlebem, dzięki któremu będziemy żyli na wieki. Jezus był świadomy tego, że to, co On mówi, wielu uczniom się nie podoba. Że oni przez to, co On powiedział, poczuli się zgorszeni. Teraz też, kiedy mówimy do drugiego człowieka, nawet do człowieka wierzącego, że musisz przyjąć do Jezusa, naprawdę musisz chwycić się Jezusa, to jest dla Niego takie odrzucające. Jak ja mam się pozbyć swojego życia, jak mam zrezygnować ze swojego życia? Przecież mam dobrą pracę, dobrze zarabiam. Jak ja mam pójść za Jezusem? Muszę dbać o rodzinę. Jak dobrze wiemy z Ewangelii, ten, kto nie wyprze się żony,
Ten, kto nie wyprze się matki, ojca, brata, siostry, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś stawia ziemską rodzinę ponad Jezusa, nie może być uczniem Jezusa. No i właśnie, od tego momentu wielu jego uczniów zawróciło i już z nim nie chodziło. Do tego momentu za Jezusem szły głowy. Bo Jezus uzdrawiał, Jezus mówił dobre rzeczy, działy się cuda. Ale nagle Jezus zaczął mówić dziwne rzeczy. Że tylko przez Niego, przez Jego ciało trafisz do Królestwa Niebieskiego. Że musisz zrezygnować z siebie samego, aby być uczniem, dobrym naśladowcą i trafić do Królestwa Niebieskiego. I dla wielu to już było za dużo. Postanowili zawrócić. Nie chcieli położyć sobie. Nie chcieli zrobić kolejnego kroku, położyć swojego życia, żeby coś więcej otrzymać. A dlaczego zacząłem od tego fragmentu? Ponieważ chciałem skupić się trochę na Piotrze, na jego postawie, która jest bardzo podobna do wielu ludzi wierzących. Jak dobrze wiemy, jest to w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, wersety 13-20. Gdy Jezus przybył w stronę Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Pyta ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Szymon Piotr powiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus zaś odpowiedział mu, szczęśliwy jesteś, Szymonie, synujony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec w niebie. Oświadczam ci zaś, ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję Kościół. Mój i bramy Hadesu nie przemogą go. Dam ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebiosach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebiosach. Potem stanowczo nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. No i właśnie chwilę po tych słowach, że mają spożywać Jego ciało, mają spożywać Jego krew, On się pyta swoich uczniów, tych, którzy zostali razem z Nim, którzy wiedzieli, że On ma słowo żywota, za kogo go uważają. Tylko Szymon Piotr powiedział, ty jesteś Synem Człowieka, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Chrystusem, na którego czekaliśmy. I też bardzo ważne słowa powiedział Jezus. Masz rację. I to nie ty sam do tego doszedłeś, nie użyłeś tego swojego intelektu, nie użyłeś swojej mądrości, no bo on był tylko rybakiem. On nie skończył żadnej szkoły teologicznej, żeby się dowiedzieć, że Jezus jest tym Mesjaszem. On nie chodził na żadne studia, żeby dowiedzieć się ze studiowania Słowa Bożego, że Jezus jest Synem Bożym, tylko Bóg mu to objawił. On to po prostu zrozumiał, bo Bóg zesłał mu to objawienie. Jak czytamy później Dzieje Apostolskie, Paweł, kiedy jechał do Damaszku, Saul wtedy, kiedy jechał do Damaszku, kiedy został osierpiony, też Bóg mu to objawił. Jezus mu to objawił. Ja jestem Synem. Ja jestem Mesjaszem. Ja jestem tym, którego ty prześladujesz. Saul dobrze znał Pisma. On był jednym z czołowych ludzi, jeżeli chodzi o arcykapłanów, tak, fryzeuszy. On dobrze wiedział. Bóg nie rozpoznał tego na samym początku, że Jezus jest Mesjaszem. Że to Jezus się w tym Starym Testamencie. Musiał mu to objawić Jezus. Musiał mu to objawić Bóg. I podobnie jest z nami. Na samym początku, kiedy spotykamy się z Bogiem, spotykamy się z Jezusem, kiedy nagle dociera do nas, że rzeczywiście to jest Zbawiciel, to jest ten człowiek, dzięki któremu ja dojdę do Królestwa Bożego, mamy tą świadomość nasz. Wierzymy. Tak, ty jesteś Synem Człowieka, ty jesteś Synem Boga Żywego, ty jesteś tym Chrystusem, który mnie zbawi, który mnie oczyści z grzechu. Ja pójdę za Tobą. Co później się wydarzyło? Jezus powiedział, zaczął wskazywać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, że wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zostać wzbudzony z martwych. A Piotr wziął go na stronę i zaczął go upominać. Miłosierdzia ci, Panie, nigdy tak z Tobą nie będzie. On jednak obrócił się i powiedział Piotrowi, odejdź ode mnie, szatanie, jesteś moją pułapką,
gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Bardzo często, w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, kim jest Jezus, kiedy przychodzi do nas świadomość tego, co się później wydarzy, to jest z nami, bo my musimy podążać ścieżką Jezusa. Musimy wziąć krzyż na siebie. Nie możemy obejść tego bokiem. Jeżeli mamy nazywać się naśladowcami Jezusa, jeżeli mamy czynić wielkie rzeczy w tym kraju, nie możemy ominąć krzyża. Nie możemy ominąć ścieżki Jezusa. Jeżeli Jezus był wyśmiewany, był pluty, był bity, torturowany, nas też to czeka. I tego nie ominiemy. Jeżeli to chcemy ominąć, to wtedy mamy tą kościoły pełne cukru, pewne miłości, sfałszowanej miłości, która nie mówi o tym, o pełnym poświęceniu dla Jezusa. Mówi, zostaw krzyż, to już się wykonało, już nie musisz tego dźwigać, od teraz wszystko jest dla Ciebie, Jezus da Ci wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Tak nie jest. Bo jeżeli wtedy w ten sposób podchodzimy, wtedy usłyszymy to, co usłyszał Piotr. Odejdź ode mnie, szatanie. Nie myślisz o tym, co boskie, a o tym, co ludzkie. Często my sami myślimy właśnie. My, kiedy mamy Bożą wizję, kiedy Bóg nam kładzie na serce coś, jakiegoś człowieka, żebyśmy go przyprowadzili do Boga, jakąś wizję, że mamy coś zrobić w tym mieście, coś poruszyć ten zmurszałe to bagno, żeby to rzeczywiście wysuszyć, żeby to naprawdę na tym bagnie coś wyrosło pięknego, to osuszyć to, to wtedy bardzo często pojawiają się nasze ludzkie skłonności, jakieś nasze ludzkie marzenia, że może jednak rzeczywiście no, nie o to chodzi. Bardziej myślimy o chociażby o naszej rodzinie, bardziej myślimy o żonie, bardziej myślimy o dzieciach, bardziej myślimy o pracy, o finansach. Nie myślimy o tym, co boskie. Jeżeli Bóg nam wkłada coś w serce, to mamy czynić to, co Bóg nam wkłada w serce. Trudno, jeżeli na tym relacja trochę ucierpi, czy to z żoną, czy to z rodzicami, czy to z dziećmi, czy z przyjaciółmi, mamy tą świadomość, że nie ucierpi relacja z Bogiem, że nie ucierpi na tym nasze błogosławieństwo. Bo jeżeli będziemy się tylko i od zastanawiali się i skupiali się na tym, co ludzkie, nie będziemy opływali w Boże błogosławieństwo. Nie będzie nam błogosławiony każdy krok. Będziemy się zastanawiali, jak wyjdziemy z domu, czy wrócimy do domu. A Boże Słowo mówi, jeżeli będziesz ufał, jeżeli będziesz przykazem moich przestrzegał, będzie błogosławione Twoje wyjście i Twoje wejście. Będzie błogosławiony plon Twoich rąk. Więc jeżeli do czegokolwiek się dotknie, ja Cię będę to błogosławił. Tylko ufaj, trwaj przy mnie. Nie idź za tym, co ludzkie. Nie idź za ludzkimi emocjami. Bo emocje są zgubne. No i Piotr? Ewangelia Łukasza, to jest 22 rozdział. Jezus powiedział tak. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Wtedy on powiedział, Panie, jestem gotów iść z tobą nawet do więzienia i na śmierć. A on odpowiedział, Piotrze, mówię ci, zanim zapije dziś kogut, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz. Mateusz i Marek dodają jeszcze, że pozostali uczniowie też zapewniali Jezusa, że oni zrobią to samo, że pójdą gotowi są pójść na śmierć. Jak dobrze wiemy z Ewangelii, pod krzyżem był tylko jeden z tych uczniów. I to był Jan. Nie był to Piotr, o którym Jezus powiedział, że ja na tobie zbuduję Kościół. Co więcej, tutaj w tym fragmencie Jezus nie mówi do niego Piotr, nie mówi do niego Kefas. On używa imienia pierwszego, Szymonie, Szymonie. Szatan prosi, aby nas przesiać. Bardzo często i gęsto jest tak, że szatan nas przesiewa. Szatan próbuje dostać się do nas i bardzo często w
dużym gronie osób jest takie sito. Jedna osoba odpadnie, druga osoba odpadnie, bo szatan o to prosi. Szatan przychodzi do Boga i mówi, ja chcę ich przesiać. Ja chcę zobaczyć, który naprawdę jest taki porządny, którego nie mogę odciąć przed Ciebie. Podobnie było z Piotrem. I Bóg robi podobnie z nami. Możemy mieć świadomość, że jeżeli szatan się nas dotyka, on nas nie może zabić. Bo są nasze głosy policzone. Możemy być tego pewni, że nic nam złego się nie stanie. Bo jeżeli trwamy przy Bogu, jeżeli przyjrzeliśmy do Boga całym sercem, to jedyne, co nas może spotkać, to wieczne życie w Królestwie Niebieskim. Wieczna uczna baranka może nas spotkać, jeżeli trwamy przy Bogu. Jeżeli my trwamy przy Bogu, jeżeli boimy się śmierci, jeżeli obawiamy się tego, co się wydarzy po naszej śmierci, to jedyna rzecz, jaka nam pozostaje, to paść na kolana, pokutować i prosić Boga o przebaczenie. Tutaj mamy obietnicę. Ja błagałem za to. Jezus błaga za każdego z nas. Wstawia się, aby nasza wiara nie ustała, aby ona nie upadła. Choć bywają ciężkie momenty. Bywa choroba. Jesteśmy atakowani z lewa i z prawa. Czy to depresja, czy nowotwór, czy to choroba dziecka, czy nie wiem, kłopoty w pracy, kłopoty finansowe. Pracę zamykają, tak? Szczególnie teraz, utrzymane są pensje, ludzie mają problemy, ale mamy być wsparcie. Mamy pomimo tego wszystkiego ufać Bogu, bo On obiecał, że On się o nas zatroszczy. No i właśnie tutaj jest ta obietnica Piotra, że ja pójdę z Tobą dalej, aż po śmierci mam zatroszczy. Ja czytam. Nadszedł moment, w którym Jezus został zabrany. I Piotr trzy razy zapadł się, tak jak Jezus mu to przepowiedział. No właśnie, zapadł się. Ale co się później z nim stało? Jak czytamy, zanim zabiegł go, trzy razy się nie wyprzesz, wówczas wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Piotr wyszedł i zapłakał. Podobnie zrobił Judasz. Kiedy wydał Jezusa, kiedy zrozumiał, co się wydarzyło w tym momencie, on też wyszedł i zapłakał. Piotr miał dwie możliwości. Albo zrobić to, co Judasz, czyli pójść i się powiesić, stracić życie, albo paść na kolana, przeprosić Boga za to, co się wydarzyło i na nowo się nawrócić. Przeżyć nowe narodzenie. Piotr wybrał tą drugą opcję. Umarł, ale dla siebie. No jak czytamy później, jego mowa, jego słowa doprowadziły do tego, że 5000 ludzi się nawróciło. W momencie, kiedy był święty z Pawelami. Później 3000 ludzi. A miał wybór. Albo śmierć, cielesna całkowita, albo śmierć cielesna, albo pójście duchowo za Jezusem. I my też musimy w pewnym momencie zdecydować, jaką śmierć wybieramy. Czy śmierć, która powoduje, że odpadamy od Jezusa, odpadamy od Boga i zostajemy w tym świecie, czy wybieramy śmierć ciała, ale zostajemy życie duchowe, życie wieczne. To na czym mamy się skupić? Czy mamy skupić się na ciele? Czy mamy skupić się na tym, gdzie nasza dusza trafi? Co Boże mówi jasno. Dusza żyje wiecznie. I są tylko dwa miejsca. Albo niebo, albo piekło. Jezioro obecne. Ja za nic w świecie nie chcę być w jezioro obecne. To jest dla mnie mało atrakcyjne miejsce. Ja w ogóle nie myślę o tym miejscu, żeby tam iść. Dla mnie atrakcyjne jest to niebo, to wesele, ten stół zastawiony bogato przede mną, przed każdym uczniem Jezusa, przed każdym jego naśladowcą. Wieczna impreza, wieczne wesele. Dlatego jeśli mamy problem z alkoholem, to może być, brzmi dziwnie, ale wieczne wesele, wieczne ucztowanie, wieczne balowanie w Królestwie Bożym, to jest to, czego ja pragnę. Śpiewanie wieczne,
na chwałę imienia Jezusa. Wieczne alleluja. Chwała Pan każdego dnia. We wszystkim. Tylko właśnie, żeby dojść do tego momentu, to trzeba zrozumieć, że Jezus jest chlebem, którego mamy spożywać każdego dnia. Że przez Jego ciało mamy dostęp do Królestwa Niebieskiego. Że nie ma żadnego innego pośrednika. Żaden józek, żaden franek nie pomoże nam dojść do Królestwa Bożego. On nas nie przeprowadzi. Żaden posąg, żaden obraz nie pomoże nam dojść do Królestwa Bożego, jeżeli mamy Jezusa w sercu. Jeżeli nie uwierzymy, że Jezus jest Synem Bożym. To wtedy udajemy, jeżeli nie mamy Jezusa, jeżeli nie mamy tej pewności, że dzięki Jezusowi wejdziemy do Królestwa Bożego, to po prostu udajemy. Wierzących ludzi przychodzimy sobie co niedziela, podnosimy ręce, śpiewamy, nawet się pomodlimy. Ale nie myślimy o tym, co boskie w tym. Chciałbym jeszcze przeczytać proroctwo z księgi Amosa. Oto oczy Pana skierowane są na to grzeszne królestwo i wytępię je z powierzchni ziemi. Jednak nie wytępię domu Jakuba doszczętnie, oświadcza Pan, bo to nakaże i przesieje dom Izraela pośród wszystkich narodów, tak jak przesiewa się w przetaku i nawet się po nim upadnie na ziemię. Od miecza pomną wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią, nie dosięgnie ani nie spotka nas nieszczęście. W tym dniu też postawię pod upadły szans Dawida, zamuruję jego wyłomy i podniosę go z ruin i odbuduję go jak za dawnych dni. Tak by posiedli resztkę domu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, oświadcza Pan, który to właśnie czyni. Oto idą dni, w których oraż będzie tuż za żniwiarzem, a tłoczący winogrona tuż za siewcą ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu Izraela i odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. I zasadzą winnice i będą pili z nich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. I zasadzę ich na ziemi i już ich nie wyrwą z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Teraz też jest wiele grzechów pośród nas. Nawet w Kościołach jest bardzo wiele grzechów. Przykrywa się to miłością. Tak? Jest to straszne, co się dzieje. Ale Bóg powie, mówi, że On wyratuje garstkę. Nie wytępi doszczętnie tego grzesznego narodu. Nie wytępi wszystkich, którzy są w jednym miejscu. Jeden trafi do nieba, jeden zostanie pochwycony, drugi zostanie. Bóg obiecuje każdemu, kto przy nim trwa, który wypełnia Jego przekazania, że On będzie pochwycony do nieba, że On nie zginie. On przesiewa. Teraz jest czas właśnie przesiewu. Teraz jest czas odsiewania ziaren od plew. Teraz jest ten moment, o którym ja myślicie mówił, że oto nadchodzi Mesjasz. On będzie przesiewał. On będzie zbierał ziarna do swojego spichlerza. Jak tutaj czytamy. Pomną wszyscy grzesznicy, którzy mówią, nie dosięgnie nas, ani nie spotka to nieszczęście. Z jakże wielu chrześcijan teraz ma takie podejście. Przecież ja chodzę do kościoła. Przecież ja czytam słowo. To na pewno mnie nie dotyczy. Przecież ja chodzę. Modlę się, śpiewam. Nie ważne, że ja obgaduję, plotkuję na temat drugiego człowieka. Nie ważne, że ja w tym czasie, kiedy powinienem czytać Słowo Boże, spędzam czas z kolegami, zupełnie na czym innym. Nie ważne, że moja relacja z Bogiem to jest tylko 2 godziny w niedzielę na nabożeństwie. To i tak to mnie nie dosięgnie, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że jak wyzną mi ustami, że Jezus jest moim Panem, to ja jestem zbawiony na zawsze. I że nie muszę zmieniać swojego życia. Musisz się nawrócić. Tak jak Jezus powiedział do Szymona. Jak Ty się nawrócisz, to umacniaj swoich braci, swoją wiarę. Ja dobrze wiem, Piotr musi umacniać wiarę. Był tą skałą, był tą opoką,
której ludzie wzrastali, dzięki której ludzie się budowali. No i też Pan mówi, że oto nadchodzą dni, w których olać będzie tu zaśmiechasz. Już czas żniw jest naprawdę wielki. Robotników jest mało. Czas żniw jest ogromny. Więc powinniśmy wszyscy przestać zastanawiać się nad tym, co mamy robić, jak mamy robić. Szukać własnych pomysłów na to, co mamy robić. To zaufać Bogu. Jedyne, co mamy zrobić, dzielić się dobrą nowiną. Głosić dobrą nowinę. Mamy siać żniwa na rejon. Mamy już gotowi. Mamy też myślę, że przygotować dla Pana, aby to ziarno, które będzie zbierane, miało gdzie trafić. Bóg obiecuje, nie wyrwie was nikt z tej ziemi. Szatan może skakać wokół nas, może nas kąsać, ale on nas nie powali, jeżeli trwamy przy Bogu. Ale do tego też potrzebny jest Kościół. Jest miejsce, gdzie razem z innymi wierzącymi będziemy tworzyli jedno ciało. Jak pastor Kuryla kiedyś zrobił takie przedstawienie, wziął kartkę i ją rozdał na pół. Tak się dzieje z samotnym chrześcijaninem. Szatan podejdzie, bo łatwo go złamie. Natomiast kiedy weźmiesz grubą księgę, nie przerwisz się tak łatwo. Tak samo jest z Kościołem. Jeżeli Kościół trwa w jedności, trwa przy Bogu, to szatan nic nie może zrobić Kościołem. Natomiast jednej osobie może zrobić wszystko. Tak więc miejmy postawę Piotra, ale tą drugą, tą nawrócenie. Jeżeli czujemy, że zapieramy się Pana, podnijmy na kolana, zapłaćmy, wylejmy serce przed Bogiem, a Bóg nas pocieszy, postawi w zupełnie innym miejscu. Też tak miałem, też myślałem. Boże, nie ważne, co się będzie działo, jeszcze za Tobą. Ale przyszły pierwsze problemy, nagle okazało się, że Słowo Boże to jest tylko książki na piecie. Że modlitwa, to ok, ale jak sobie przypomnę, powiedział, nie, ja Ciebie takiego nie chcę. Ja mam tysiące takich, ja mam miliony takich ludzi jak Ty. Słowo Boże mówi o zupełnie innych wojownikach, o zupełnie innych sercach. Siebie. No i teraz, pomimo tego, co się dzieje wokół, mimo choroby, nie płaczę. Mimo tego, że wiele osób mogłoby się załamać, ja trwam przy Bogu, idę za Bogu. Powiem, że w Bogu jest pocieszenie. Bóg mi daje siły do tego, aby modlić się o moją żonę, aby modlić się o moje dziecko, aby modlić się o moją rodzinę, także o duchową rodzinę. Mam siłę, żeby się modlić. Nie siadam w kącie i nie lamentuję z tego powodu, że mam tak ciężko, mam chorą żonę, mam chore dziecko. Po prostu trwam przy Bogu, ufam Bogu, bo wiem, że On to załatwi. Jeżeli będę trwał przy Nim, On to wszystko załatwi. Nawet jak nie będę miał nic, Bóg się zatroszczy. I tak więc ufajmy Bogu, troszczmy się o naszą relację z Bogiem, abyśmy nie zapomnieli o tym, co mamy robić każdego dnia. Bo w Ewangelii Łukasza jest właśnie napisane. Więc i wy przestańcie szukać, co by tu zjeść, co by tu wypić. Przestańcie się niepokoić. Tego wszystkiego bowiem szukają narody tego świata. Wasz Ojciec zaś wie, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam Królestwo. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Więc niech nasze serce będzie w Królestwie Bożym. Tego szukajmy każdego dnia. Pan Bóg się o jeszcze zatroszczy. Jeżeli szukamy Boga, jeżeli szukamy w Jego Słowie tego, co On ma do nas na dzisiejszy dzień, cała reszta zostanie nam dodana. Jeżeli się niepokoimy,
jeżeli mamy obawy, jeżeli mamy lęk, przyjdźmy do Pana. On da nam pocieszenie, da nam siłę do tego, aby wstać, aby wyjść, aby nie bać. Bo, jak dobrze wiemy, ojciec zawsze troszczy się o swoje dziecko. Jak dziecko przyjdzie i powie, tato, daj mi kanapkę, to ojciec mu nie da gałęzi czy kamienia. Dzieci wiedzą, gdzie jest dostęp. Wiedzą, gdzie przyjść. I my też mamy mieć postawę właśnie dzieci. Przyjść do ojca, powiedzieć, tato, potrzebuję siły. Posił mnie. Tato, przytul mnie. Co zrobi ojciec? Przytuli dziecko. To my, jak starszy przyjdzie, to jego zawsze przytulę. Więc w każdej chwili przychodźmy do Boga, do Jezusa. On nam zawsze da wszystko to, co potrzebujemy. Czasami jest tak, że nie jest to na dany moment nam potrzebne i tego nie dostaniemy, ale przyjdzie czas, w którym dostaniemy to. Więc moi drodzy, dziękuję za to, że byliście. I Was Bóg błogosławi na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że postawa Piotra będzie też dla Was zachętą, bo dla mnie jest niesamowitą zachętą. To jego przemiana z człowieka pełnego pychy i uczniczego. Ja się ciebie zabrę, jak przyszedł pierwszy podmuch wiatru, to odpadł, ale to chyba dostaną. Kiedyś stanął przed arcykapłanami, przed Sanhedrynem, śmiało, że to jest Jezus, wielu zabiliście. To przez was winą. Twój grzech, to wasz grzech Bóg zabił. Już się nie ma. Ja też tak sobie postawę pragnę. Nie być. Więc dziękuję Wam jeszcze raz. Niech Was Bóg błogosławi.